Państwa serdecznie. Ja nazywam się Milena Michalak i tutaj w Wagnerówce mam przyjemność pierwszy raz mówić. I dzisiejszy temat to są komórki macierzyste i terapia, która wpływa na nasze własne komórki macierzyste. A dlaczego ja podjęłam się tego tematu? Dlatego, że jest mi to temat bardzo bliski już od kilkunastu lat. Z wykształcenia jestem biologiem, genetykiem i już kilkanaście lat temu miałam do czynienia w laboratorium z komórkami macierzystymi. Badałam je. I tutaj bardzo wiele osób, bo wczoraj byłam również na wykładach, mówiło już poniekąd o pewnych postaciach, między innymi jak Bruce Lipton. To jest właśnie człowiek, który zajmował się komórkami macierzystymi. Już kilkadziesiąt lat temu je badał i stwierdził, że to, jak zachowują się komórki macierzyste, na to wpływa środowisko. A słuchajcie, czym jest środowisko dla komórek macierzystych? Dla komórek w ogóle? Przecież to jest odżywienie komórki, prawda? To jaka krew krąży w naszym krwioobiegu, jakie substancje odżywcze dostarczamy do wnętrza. Czyli pierwsza rzecz, odżywienie. Druga rzecz, toksyny w naszym organizmie, w organizmie człowieka. To jest również środowisko. A trzecia rzecz, taka bardzo istotna, ale dzisiaj niestety nie mamy czasu, żeby ją omówić, to jest wpływ myśli, przekonań na nasze geny. To ma niezwykle ważny wpływ, ważną wartość. Żebyśmy zrozumieli, słuchajcie, czym jest komórka macierzysta, to tak naprawdę zaczynamy od samego początku, bo każdy z nas, jak tu siedzi, ma komórki i macierzyste, i te komórki danej tkanki. Ale najpierw, ile tych komórek mamy? Wiecie Państwo? Ogromną ilość, bo aż 50 bilionów komórek. I to jest 5 i 13 zer. Dla porównania bardzo często daję to porównanie, żebyśmy sobie uświadomili, że ludzi na świecie jest 8 miliardów, to jest 8 i 9 zer, a tych komórek jest kilka rzędów wielkości więcej, tylko w jednym organizmie ludzkim. I tak naprawdę każdą z tych komórek trzeba odżywić, nakarmić, każdą trzeba napoić, o każdą trzeba zadbać. Czyli zobaczmy, na tym slajdzie widzimy, czego potrzebuje każda komórka ludzkiego ciała, żeby prawidłowo funkcjonowała, żeby prawidłowo żyła i żeby spełniała swoje funkcje. Potrzebuje tlenu, tak jak człowiek, bo człowiek oddycha, a komórka co dzięki tlenowi tutaj uzyskuje? Uzyskuje energię w postaci ATP. Dotleniony organizm to właśnie taki organizm, który ma energię. Dalej, woda. Niezwykle ważna, bo wielu z Was, słuchajcie, ja również oprócz tego, że jestem właśnie biologiem, genetykiem, to zajmuję się od wielu, wielu lat naturopatią i z przerażeniem muszę powiedzieć, że ludzie po prostu nie piją dostatecznej ilości wody. Czasami się zdarza to, że w ogóle nie piją wody, tylko piją kawę, herbatę i napoje gazowane. I to wszystko. Bardzo często, jak mówię, żeby popili coś wodą rano, żeby z rana pili przynajmniej 2 szklanki wody, najlepiej ciepłej, bo mówią, że to jest nie do przejścia. Dla mnie to jest niezrozumiałe, ale o takie podstawy nam tutaj chodzi. Inna rzecz to jakby jakość tej wody, ale to są znowu szerokie tematy. Dalej, my jemy jako ludzie białka, cukry, tłuszcze i z tego mamy energię, kalorie, prawda? Odżywienie, a komórka też je, tylko komórka przyjmuje odpowiednio aminokwasy, to są podstawowe cząsteczki budujące białka, kwasy tłuszczowe to podstawowe cząsteczki budujące tłuszcze. Dzisiaj mieliśmy świetny wykład na temat kwasów omega-3, omega-6. Pewnie Państwo słyszeliście, ale one są niezbędne do tego, żeby nasza błona komórkowa funkcjonowała w odpowiedni sposób, żeby to, co ma komórka przyjąć, przyjęła, czyli związki odżywcze, wszystkie te substancje, a wyrzuciła z siebie produkty przemian metabolicznych, no bo takowe też oczywiście produkujemy.
Kolejna rzecz, witaminy. Ja tylko nakreślę, że tego komórka potrzebuje, nie będę tego omawiała, bo to jest szeroki temat, bo tych witamin jest aż 16. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach i w wodzie. Natomiast skupię się tutaj troszeczkę dłużej na pierwiastkach. Myślę, że to jest bardzo temat wymagający podkreślenia. Dlaczego? Dlatego, że każda komórka ludzkiego ciała na sekundę przeprowadza od 500 000 procesów biochemicznych do nawet kilku, pięciu, w zależności od komórki, w ciągu jednej sekundy. I chciałabym, żebyście wiedzieli, że przede wszystkim pierwiastki śladowe, ogólnie pierwiastki, sterują tymi procesami biochemicznymi. Czyli umożliwiają, żeby one zachodziły prawidłowo. Natomiast co się okazuje? Okazuje się, że współcześnie człowiek niestety, ale nie dostarcza dostatecznej ilości pierwiastków śladowych. Przede wszystkim, bo my jakie możemy pierwiastki wymienić? Znamy takie pierwiastki jak magnez, potas. Co jeszcze znamy, jakbyście tak pomyśleli albo nawet krzyknęli? Sód, cynk, wapń. Krzem, selen, okej, okay, no to kilka wymieniliśmy, ale tam jest liczba 79. Tak, tam jest liczba 79. I takie pierwiastki, których my potrzebujemy w bardzo małej ilości, krzem również, bardzo ważny pierwiastek, on jest takim troszeczkę, w tej samej grupie jest krzem, co węgiel akurat i na tej podstawie jest oparte to, że być może możliwe jest wytworzenie życia krzemowego, bo jest to pierwiastek, który ma podobne właściwości. Ale 79 pierwiastków, słuchajcie, my tak naprawdę potrzebujemy złota w postaci jonowej. Srebra, podkreślam, w postaci jonowej. Potrzebujemy germanu, to jest taki pierwiastek rzadki, w postaci również biodostępnej. I te pierwiastki chemiczne, niestety, ale żywność obecnie ich nie dostarcza. Skąd to wiemy? No z badań na uniwersytetach. One pokazują, że żywność, którą spożywamy teraz, szczególnie jeżeli chodzi o żywność z hipermarketów, a niestety no, większość ludzkości Polski, większość ludzkości świata zachodniego, to zaopatruje się w takich sklepach przemysłowych, ta żywność ma ubytek pierwiastków śladowych, nawet do minus 90% w porównaniu z żywnością sprzed kilkudziesięciu lat. I jakie to ma konotacje w komórce, słuchajcie. Wyobraźcie sobie pojazd, auto. I auto jest duże. I jeżeli małym częścią auta jest jakiś czujnik, który tam zawiaduje, powiedzmy, dopływem paliwa i ten czujnik wysiądzie, to można by powiedzieć, że to jest taka mała usterka, szybko będzie naprawiona przez mechanika, ale będzie naprawiona, jak dostarczymy to auto do mechanika. A jeżeli my i dostarczymy elementy, zamienny czujnik, ale jeżeli człowiek nie dostarcza tych mikroelementów, to mimo, że są to małe części auta, można by powiedzieć takie nawet drobiazgi, to te komórki w organizmie, bo komórka to analog był oczywiście do tego pojazdu, te komórki są słabe, niepełnowartościowe i organizm mówi takim komórkom, jesteście słabe, niepełnowartościowe, musicie być kierowane na drogę apoptozy. Apoptoza to jest programowa śmierć komórki, to jest taki naturalny mechanizm wymiany komórek w naszym organizmie. On się dzieje naturalnie, tylko my tym, że się nie dożywiamy na poziomie komórkowym, przyspieszamy ten proces. I co robimy? Przyspieszamy również proces starzenia się. Dlatego, że ilość podziałów komórkowych w naszym organizmie jest względnie stała. I to jest związane również z telomerami, czyli z końcowymi odcinkami chromosomów. Zobaczcie. Tutaj na tym slajdzie widzimy chromosom. Chromosom to jest tak mocno zwinięte DNA, bo DNA z naszej komórki to prawie 2 metry. Ono by się tam najzwyczajniej w świecie nie zmieściło. Jest mocno zwinięte jak szpulka, tylko ta szpulka ma kształt takiego X-a. I na samym końcu znajdują się telomery. Zadaniem tych telomerów jest ochrona genów, które znajdują się głębiej. I podczas każdego podziału komórki dochodzi do skrócenia tych telomerów o pewną długość, czyli
dziecko, które się rodzi, ma po prostu najdłuższe telomery. I w moim wieku, prawda, te telomery są takiej średniej długości, natomiast osoba starsza ma już te telomery krótsze. Ale tutaj podkreślam, że długość telomeru wiąże się z ilością podziałów komórek. Więc skoro my odżywimy nasz organizm i nie będzie potrzeby tak częstej wymiany komórek, które mamy, to równa się to z tym, że pokolenia naszych komórek będą żyły jak najbardziej długo, jak najdłużej i organizm będzie żył długo. Druga rzecz, na pewno Państwo widzieliście ludzi, którzy nie wyglądają na swój wiek. Mają na przykład 70-80 lat, a każdy z nas mówi, kurczę, przecież ta pani ma 50 parę, a nie 70. O to chodzi, że ta pani była odżywiona permanentnie przez całe swoje życie, dość dobrze, że tak fajnie wygląda, tak dobrze funkcjonuje i ma szansę spokojnie żyć 100 lat, a może nawet 120 plus. Ale jest taka też grupa ludzi, którzy są zniszczeni. O co chodzi? Chodzi o to, że było to permanentne niedożywienie przez wiele, wiele lat. Te komórki w ich ciele miały nadzieję, że te drugie, które powstaną, będą lepsze. Ale nie były lepsze, bo nie było odżywienia. Jak nie było odżywienia, to cały czas organizm uruchamiał te naturalne procesy wymiany komórek i w pewnym momencie człowiek ma 40-45 lat, a wygląda jakby miał 60. Znamy też takie przypadki. I zauważcie jeszcze jedną rzecz, bo to jest bardzo istotne. Ja jeszcze kilkanaście lat temu myślałam, że proces taki, który polega na tym, że ludzie starsi zmniejszają się, bo wiecie, że się troszeczkę ktoś tam, jakaś pani może zgarbić, że to jest naturalny proces. A ja wam teraz mówię, że to nie jest naturalny proces. Ludzie, którzy są odżywieni, powinni zachować swój wzrost, organy ich powinny też mieć wielkość praktycznie taką, jak mieli w wieku 20-30 lat. Ludzie, którzy się zmniejszają, również czerpią ze swoich zasobów. A gdzie są zasoby? W kościach i w tkankach, przede wszystkim w kościach. Czyli zwróćcie na to uwagę, jak ważne jest odżywienie. Druga rzecz. Ja dzisiaj miałam kilka rozmów z ludźmi i bardzo wiele ludzi nawet tutaj mówi mi, a no ja czegoś nie potrzebuję, bo jeszcze nie jestem chory. No dobrze, ale ten pan ma może 40 lat, może jeszcze nie wygląda na chorego, tylko że my tak naprawdę nie chcemy doprowadzić do choroby, bo choroba jest ostatecznością. Nie wiem, czy wiecie, jak funkcjonuje medycyna wschodu, medycyna Azji. Tam się zapobiega, nie leczy. I to jest taki oczywiście trend, który jest od dawna tam stosowany. Bardzo wiele procedur, które są na zachodzie, tam ich po prostu nie ma. I takie dwa przykłady, żeby wystąpiły pierwsze objawy choroby Parkinsona, to 70% neuronów w organizmie człowieka jest już zniszczonych. Czyli zobaczcie, jest bardzo źle, a organizm dopiero pierwsze daje sygnały. A drugi przykład, choroby różne takie, wiecie, onkologiczne. I teraz chodzi o to, że to nie powstało wczoraj, to powstało bardzo dawno temu. Lata, miesiące to jest krótko, lata temu. I lekarz tego nie widział. I człowiek myślał, że jest zdrowy. Co to pokazuje? Że organizm nie daje znać, jakie ma po prostu w sobie niedobory. Zwróćmy na to uwagę. Słuchajcie, taki slajd bardzo ważny, to jest slajd, który pokazuje, jak ważny jest efekt synergii, bo nas przyzwyczajano do tego, że ważny jest ten cynk, potas, sód, miedź, wapń, ta witamina D i to jest wszystko bardzo ważne. Tylko my tych związków, które mamy w organizmie człowieka, potrzebujemy setki, a tak naprawdę tysiące. I to wszystko działa ze sobą razem w harmonii. I jeżeli weźmiemy na przykład tą witaminę E, to do tego, żeby ta witamina E się wchłonęła do komórki i prawidłowo w niej funkcjonowała, to potrzebne jest jeszcze kilkanaście innych związków. I efekt synergii polega oczywiście na potęgowaniu działania. Tutaj 1 plus 1 to nie jest 2, tylko 1 plus 1 to może być 11, 15. Czyli o wiele lepszy efekt uzyskamy, biorąc różne elementy odżywcze razem.
I teraz przechodzimy do tematu komórek macierzystych, bo to jest ten temat, który ja zgłębiałam kilkanaście lat temu w laboratorium i do tej pory znałam tylko zastosowania iniekcyjne na komórkach macierzystych. Bo może jeszcze od początku. Każdy z nas, jak tu siedzi, powstał z komórki macierzystej, tej pierwszej, zygoty. I ta komórka miała taką właściwość, że ona się dzieliła na 2, 4, 8, 16, czyli dzieliła się i dała początek każdej tkance organizmu. Czyli mamy tu już dwie właściwości. Podziały, takie właściwie nieograniczone, a druga właściwość to jest możliwość przekształcenia się w różne tkanki. I łatwo też zrozumieć to, że z wiekiem ta liczba komórek macierzystych w naszym organizmie, naszych własnych, mówimy tu o naszych zasobach, maleje. I to jest powód, dlaczego ten organizm się starzeje. Zobaczcie, jak mocno spada ilość komórek macierzystych. Bo jeżeli weźmiemy jedną komórkę macierzystą z płodu i ją namnażamy, przez miesiąc, ona się dzieli na 2, 4, 8, 16, tak się dzieli przez miesiąc, przez 30 dni, to powstanie aż 1 bilion komórek z tej komórki pierwszej. Czyli mamy tutaj do czynienia z bardzo dużymi możliwościami podziałowymi. To jest wtedy, kiedy to dziecko rośnie po prostu w brzuchu. Jeżeli weźmiemy jedną komórkę macierzystą od osoby dorosłej, około 30-40 roku życia, i będzie się ona dzieliła przez miesiąc, to w wyniku podziałów powstanie 32 tysiące komórek, już o wiele mniej, ale są to pewne zasoby. Natomiast u osoby starszej, powyżej 65 roku życia, jedna komórka macierzysta dzieli się przez miesiąc i da początek tylko 200 komórkom. To jest powód, słuchajcie, dlaczego osoby starsze, jeżeli na przykład dojdzie do złamania nogi i mają tam zadziałać, czy tam biodra, mają zadziałać komórki macierzyste, żeby to po prostu się zarosło, wytworzyła się kość, nadbudowała się tkanka, to niestety, ale bardzo często jest to trudne. I znowu wracamy do odżywiania. Pamiętacie, co mówiłam? Że odżywiony organizm ma w sobie więcej zasobów i więcej komórek. Czyli ta liczba 65 rok życia jest liczbą umowną, bo u niektórych będzie to liczba mniejsza, a u niektórych osób dopiero w wieku 80-90 lat to spadnie do 200 komórek. A jest to związane właśnie z naszym odżywieniem. Z tym, że pokarm, który spożywamy, dociera do komórki, jest przyswajalny. Bo niestety, ale ogromna ilość tego pokarmu to właściwie nie jest przyswajalna, nie dostarcza tego, czego trzeba. To jest tak naprawdę tylko napełniony brzuch, ale jakość na poziomie komórkowym jest znikoma tego pokarmu. I teraz tak. Ja znałam tylko zastosowania różne iniekcyjne polegające na komórkach macierzystych, bo to były przeszczepy, wszczepy, iniekcje. Sama również takowe w gabinecie wykonywałam, bo ja wykonywałam zabieg, który był zabiegiem związanym z komórkami macierzystymi, ale nie stricte na komórkach, osocze bogatopłytkowe. Słyszał ktoś z Państwa o takim zabiegu? Bo w osoczu naszym człowieka pływają czynniki, które aktywują nasze własne komórki macierzyste. I bardzo często lekarze podają to osocze, pobierają krew własną pacjenta i podają to osocze do chrząstki, na skórę, pod skórę, żeby, jak czasami blizny są, żeby one się regenerowały. Tylko że zwróćcie uwagę Państwo na to, że jakość tego osocza naszej krwi zależy od tego, w jakim stanie jest dana osoba. Jeżeli ten człowiek niestety ale źle się prowadzi, nie ma dostatecznej ilości związków odżywczych w swojej krwi, to co mu podamy jest tym samym, czym on jest, bo to jest jego własne osocze. Druga rzecz, wraz z wiekiem ilość tych dobrych związków spada we krwi. I to spada dosyć mocno, bo jest to powiązane, skorelowane z ilością komórek macierzystych, które spadają. I teraz tak. Interesowałam się tym tematem już od dawna i ponad 3 lata temu dowiedziałam się na temat
terapii, która sama jest ekstraktem z komórek macierzystych. I tak pomyślałam, ekstrakt, o co chodzi, bo takiego zastosowania nie znałam. Natomiast poszukałam i okazuje się, że Polacy tutaj w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, czyli bardzo blisko stąd, już około 10 lat temu prowadzili takie badania. Natomiast na internecie można sobie wpisać komórki macierzyste, Instytut Przyrodniczy we Wrocławiu i zobaczycie, że takowe artykuły są, że dobrze to działało. Natomiast niestety nie było dalszego finansowania, badania przerwano. Ale jeżeli chodzi o Azję, to tamte badania doprowadzano do końca i już kilkanaście lat temu powstała terapia, która jest ekstraktem z komórek macierzystych. I słuchajcie, skąd wzięto te komórki? Bo jest bardzo dużo źródeł, z których pochodzą komórki. My nawet w skórze naszej je mamy. Tylko w skórze mamy po prostu te komórki troszkę inne niż były te komórki po prostu na przykład w pierwszych latach życia, bo jesteśmy po prostu starsi. Ale badano różne tkanki. Badano łożysko, badano również człowieka, badano poroże. Tam jest dużo tych komórek, bo komórki macierzyste się dzielą, czyli chodziło o to, żeby wybrać tkanki aktywne dzielące się. I okazało się, że w scypule poroża jelenia, poroże to jak jeleń co roku rośnie mu poroże, naturalnie. I jest ono początkowo pokryte takim aksamitem, aksamitną tkanką. I ja tego na przykład nie wiedziałam, że jeleń pociera, zanim zrzuci poroże, pociera nim o drzewa i zrzuca ten scypuł i zauważono, słuchajcie, w przyrodzie, że po części również go zjada. I to bardzo dało również do myślenia tym naukowcom, ludziom te kilkadziesiąt lat temu, żeby badać tą tkankę. Czemu on to je? Notabene drugi przykład ze świata zwierząt. Samica rodzi młode, mówię o ssakach, i co robi? Jak już je urodzi, zjada łożysko. I to jest identyczna zależność. Zarówno w tych tkankach, jak i w tych znajdują się komórki macierzyste. Więc te zwierzęta czują, poza jeszcze innymi aspektami, bo pewnie są różne aspekty jeszcze inne, tak jak na przykład obecność w tym dzikim środowisku, ale one czują, że to je odżywi, że to je wzmocni, bo tam są te prozdrowotne substancje, komórki macierzyste. I teraz tak, ja mówiłam o człowieku, bo nie wiem, czy wiecie, ale na zachodzie jak kobieta w szpitalu, to co się robi? Zabiera się łożyska. Wiecie o tym, że są badania kosmetologiczne również prowadzone nad tym? Są. Ja no, tylko wiem, mam informacje, ale takowych badań nie czytałam. A tutaj, jeżeli chodzi o to zastosowanie, to stwierdzono, że jeleń jest o wiele czystszym zwierzęciem niż człowiek. Dlaczego? Słuchajcie, bo jeleń nie zje wszystkiego. On woli pogłodować, poszukać, zje na drugi dzień, na trzeci. Zje po prostu to, co czuje, że jest dla niego naturalne, dobre. Natomiast człowiek niestety, ale zje prawie wszystko. Zje chemię. Zje produkty spożywcze, które są naprawdę z toksynami i jeszcze jest zadowolony, jeszcze mu to smakuje. I to jest jeden z głównych powodów, dlaczego to zwierzę zostało wybrane. Druga rzecz, to po prostu musi pasować, bo nie może dojść do sytuacji, że coś jest niekompatybilne. Tutaj mamy do czynienia z bardzo dużą biozgodnością, biokompatybilnością. Czyli chodzi o to, że materiał genetyczny, który został wyizolowany, nie tylko genetyczny, po prostu cały materiał, który został wyekstrahowany, wyizolowany z tych komórek, to są cząsteczki uniwersalne, naturalne, bezpieczne, takie uniwersalne dla całego świata zwierząt. I tutaj może taka ciekawostka, bo ja takie stwierdzenie słyszałam już bardzo dawno temu, że my tak de facto, słuchajcie, mamy nawet 60% genów wspólnych z roślinami, z bananem. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że na poziomie komórki powstały pewne mechanizmy, reakcje biochemiczne, które mamy wspólne, prawda? A tutaj jest roślina, a tutaj jest człowiek. Więc jeżeli chodzi tak de facto tutaj o jelenia, ta zgodność jest
o wiele, wiele większa. Jeszcze może taka ciekawostka bardzo szybka, bo wątroba tego jelenia, słuchajcie, i trzustka wytwarzają takie substancje, które zapobiegają przed patogenami. I co to powoduje? Że nie trzeba tego zwierzęcia badać przed spożyciem go. Czyli weterynarz nie musi go badać. Dzika na przykład trzeba, ale jelenia już nie. Jest zdrowy, tak. I parę słów dosłownie, co jest w tym ekstrakcie, bo chciałabym, żebyście zrozumieli, że w ekstrakcie jest ogromna ilość związków, bo to jest po prostu kompleks odżywczy do budowy nowych, zdrowych komórek. I powiem tylko o paru związkach. Nukleotydy. Nukleotydy są to podstawowe cząsteczki, które budują kwasy nukleidowe i one są identyczne u roślin, u ssaków, nawet bakteria, która jest najprostszym organizmem na świecie, jednokomórkowym, zbudowane jej kwasy nukleinowe są dokładnie z tych samych czterech cegiełek, to znaczy DNA z tych samych czterech cegiełek, to jest adenina, tymina, cytozyna, guanina, natomiast piąty uracyl występuje w RNA. Dla Państwa jest tylko ważne, że to samo występuje wszędzie, tylko jakby ułożenie tych cegiełek, tych kosteczek determinuje, że coś jest bakterią, a coś jest, nie wiem, królikiem na przykład. Druga rzecz, aminokwasy. Znowu identyczna sytuacja, tutaj nie ma akurat tego słowa, ale aminokwasy są, 20 jest podstawowych aminokwasów, które występują w całym świecie organizmów żywych. Kilka dodatkowych rzeczywiście mają ssaki i one również zostały wyekstrahowane i umieszczone w tej terapii. Natomiast ssaki rzeczywiście mają coś dodatkowego. Mają dodatkowe takie małe białka, dodatkowe takie fragmenty peptydów. I co jest zadaniem tych małych białek, bo mówimy tutaj o czynnikach wzrostu fibroblastów. To są takie białka, których zadaniem jest aktywacja naszych własnych komórek macierzystych do namnażania się. Bo komórka macierzysta, żeby się podzielić, to potrzebuje, w organizmie oczywiście, potrzebuje poza składnikami, które ją zbudują, potrzebuje również impulsu z zewnątrz. Podziel się. I ten impuls to właśnie między innymi te czynniki wzrostu fibroblastów. Jeszcze powiem, że niektóre frakcje tych czynników, one po prostu zanikają wraz z wiekiem. Ja już nie mam pewnych frakcji, bo są one do 20 roku życia. Natomiast w tym preparacie jest pełen kompleks tych frakcji i to umożliwia bardzo dużą regenerację organizmu. Parę zdań o epigenetyce, dosłownie dwa słowa. Dlatego, że mówi się, że geny nas determinują. To jest prawda tylko w wąskim procencie. Tak naprawdę to, co nas determinuje, to jest środowisko. I chciałabym, żebyście wiedzieli, że my genów mamy porównywalną ilość do organizmów prostych, do nicieni. Nawet są organizmy, które są naprawdę dla nas, byśmy powiedzieli, prymitywne, mają więcej genów niż my. Więc my nie możemy powiedzieć, że geny nas determinują, tylko gen determinuje nas środowisko, bo to, co zjemy, jak myślimy, wpływa na to, że z jednego genu powstaje wiele białek. I powstają również te dobre białka. I teraz tak, mamy bardzo tutaj wiele przykładów, które pokazują nam, mówią o tym, w jaki sposób te nasze, w jaki sposób to wszystko razem współpracuje, czyli jak ważne jest kompleksowe odżywienie komórki. I powiem tak, 3 lata temu, jak przyszła do mnie terapia, która jest ekstraktem z komórek macierzystych, wtedy był czas, wiecie jaki państwo, trudno było o informacje, to ja powiedziałam tak, chcę się dowiedzieć czegoś więcej. I tutaj dostałam kontakt do mamy dziecka autystycznego. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że dokładnie 3 lata temu, to był wrzesień, spotkałam się z nią, porozmawiałam i pamiętam do dziś, jak ona ze łzami w oczach mówiła mi, jak jej dziecko po pół roku stosowania terapii zostało zaklasyfikowane do przedszkola takiego normalnego dla dzieci po prostu jak każde dziecko. Nawet to było przedszkole, słuchajcie, sportowe.
Co temu dziecku minęło? Liczne napięcia mięśniowe, bo ono również miało je w ciele. Jeżeli chodzi o rozwój, bo ja chłopczyka nie widziałam wcześniej, ja chłopczyka widziałam później już, jak już było dobrze, było o wiele lepiej, to dla mnie dziecko było naprawdę bardzo fajne i socjalne. Natomiast mama mówi, że pół roku wcześniej, rok wcześniej, to albo to było dziecko, które nie rozumiało i nie miało kontaktu, albo wręcz przeciwnie, było agresywne. Czyli to dało mi bardzo dużo do myślenia, jak wiele, jaki postęp nastąpił przez te parę miesięcy. To był taki mój pierwszy przypadek, z którym się zapoznałam. I po tym czasie postanowiłam zgłębić temat, ale wtedy no, nie mieliśmy zbyt wiele informacji. I całe szczęście, słuchajcie, że ja to zażyłam, że ja to miałam u siebie, bo ja, wiecie, nie ma tak naprawdę, mimo że jestem w miarę młoda, to każdy ma jakieś schorzenie, również miałam. Kiedyś dwa zabiegi, złamanie nogi, śruba wkładana do prawej nogi, po pół roku wyciągana i to było już dawno temu, jako dzieciak skakałam na lewej nodze. I potem się to zarosło, wyciągnęli mi tą śrubę, ale w międzyczasie moje kolano sobie, skacząc na tym kolanie, po prostu je bardzo osłabiłam. Do tego stopnia, że jakieś dłuższe takie wędrówki, wycieczki nie wchodziły w grę. I nie poszłam na kolejne zabiegi przeszczepiania tutaj, bo wiecie, oni proponują takie ścięgna, przeszczepianie ścięgien. Ale stwierdziłam, że nie chcę. Suplementowałam się, słuchajcie, lata nawet kolagenem. No myślę, że to pomagało, słuchajcie, na pewno te wszystkie działania, które podejmowałam, naturoterapeutyczne, pomagały. Ale tak naprawdę to, co mi pomogło, to ten preparat, bo w pewnym momencie, to było półtora roku temu, zdałam sobie sprawę, że ja przejechałam na rowerze ponad 30 km bez opaski uciskowej i ja tego nie czuję. Czyli jakby w ogóle zapomniałam o tym, że to kolano mnie boli. Także to są takie moje prywatne doświadczenia. Powiem jeszcze o jednym przypadku, który jest bardzo ważny w mojej najbliższej rodzinie, bo pewna starsza pani dostała 2,5 roku temu udar. I jak zastaliśmy ją, to już była niestety sparaliżowana. Do samego przyjazdu karetki, to jeszcze od czasu jej, że tak powiem, znalezienia minęło przynajmniej 6 godzin, bo taki był okres wtedy. I karetka, jak ją brała, powiedzieli, no kurczę, to się nie cofnie, bo już jest, prawdę mówiąc, ponad 10 godzin pewnie to trwało, to wszystko. Więc statystycznie to nie będzie dobrze, rehabilitacja i nigdy stan nie powróci sprzed udaru. Wiecie, co się stało? Myśmy po prostu jej podawali ten preparat wtedy. Już nie mogła połykać, były wylewane, bo zawartość kapsułki jest płynna, wylewane to było pod język. Pani po tygodniu wyszła ze szpitala o własnych nogach, własnych siłach. To była moja babcia, słuchajcie, dlaczego to mówię? Bo niezwykle ważne jest tutaj również we wszystkich naszych działaniach wsparcie rodziny, wsparcie rodu. I myślę, że przez to, że to tak wszystko się ułożyło, ja takie dostałam. Też bardzo często spotykamy się z tym, że my może coś zrozumiemy, zobaczymy, doświadczymy, natomiast niekoniecznie nasi bliscy się z tym utożsamiają. Ja muszę powiedzieć i bardzo tutaj wyrazić swoją wdzięczność za to, że no, moi najbliżsi w dużej części się utożsamiają z tymi tematami, o których ja między innymi tutaj mówię, także tutaj jestem wdzięczna. I może jeszcze teraz poproszę na chwilę Mariusza, bo on będzie miał też tak parę zdań do powiedzenia, ale może jeszcze zanim poproszę, to ja puszczę Państwu taki krótki film, żebyście zobaczyli jednego pacjenta, który powie swoją historię na ten temat. Dobra? W zeszłym roku w połowie kwietnia przez przypadek podczas rutynowego badania USG stwierdzono u mnie torbiele na trzustce w ilości dwóch. Jedna z litą masą twardą, druga z płynem brunatnym. Kolejne badania PET plus tomograf plus rezonans no stwierdziły, że mam raka trzustki. Diagnoza
dalsza była, że trzeba to natychmiast operować. Zaliczyłem w cudzysłowie, tak kolokwialnie nazwę to, trzech wybitnych specjalistów od szóstki. Diagnoza ich polegała tylko na tym, że trzeba to ciąć, wycinać, liczyła się tylko metoda, czyli albo tniemy całą trzustkę plus margines, czyli cała dwunastnica, cała śledziona, część żołądka, część wątroby. W Warszawie proponowano mi cięcie tradycyjne, klasyczne, z góry na dół. W Krakowie laparoskopową metodą, w Katowicach pan profesor wyraził opinię, że on by tylko pół trzustki wyciął, ale w związku z tym, że jest naciek na tętnicy zwrotnej wątrobowej, odmówił tej operacji, bo jest zbyt ryzykowna. Profesor jeden jak i drugi w Krakowie i Warszawie potwierdzili tylko, że poinformowali mnie, że ta operacja jest obarczona ogromnym ryzykiem ze względu na moją nadwagę i w związku z tym mogę im umrzeć na stole operacyjnym. Zapytałem się w takim wypadku, co będzie, jeżeli odmówię poddania się operacji. Odpowiedź krótka i zwięzła: umrze pan szybko i w cierpieniu. W związku z tym zacząłem szukać alternatywnych źródeł leczenia nieoperacyjnego. Kolejna biopsja, kolejne badania potwierdziły tylko, że stan trzustki jest na tyle poważny, że kwalifikuje się do natychmiastowej operacji. Później okazało się jednak, że w wyniku nacieku na tej wątrobie, na tętnicy wątrobowej, jest to przypadek w zasadzie nieoperowalny i odmówiono mi dalszej, jak to się mówi, konsultacji, leczenia. Pozostało mi szukać tych właśnie źródeł. Trafiłem przez moją żonę, której chylę czoła przed nią, na puter placentę. 1 września ubiegłego roku zacząłem zażywać puter placentę, a wcześniej 26 sierpnia miałem robiony tomograf wielofazowy, który wykazał guza na trzustce o długości ponad 4 cm i grubości 1 cm. Po 3 miesiącach, 28 października, miałem ponowny tomograf robiony wielofazowy. Okazało się ku konsternacji lekarzy, że mój guz zmniejszył się o cały centymetr z każdej strony i do tego zaczął obsychać i owapniowywać się, co powodowało w opinii lekarzy, że po prostu ten guz umiera. Kolejny tomograf wielofazowy, który był wykonany pod koniec lutego, na przełomie marca, wykazał, że, zacytuję tu opinię profesora, dosłownie brzmi opinia jego w ten sposób: z uwagi na spontaniczne zatrzymanie procesu nowotworowego oraz brak jakichkolwiek objawów chorego pozostawiono do obserwacji. Zaleca się robienie TK za 3 miesiące. Jeżeli będą dalej postępujące zmiany in plus, TK raz na pół roku. Na tą chwilę jestem po prostu wyleczony z raka trzustki, bez chemii i bez operacji. I to jest oczywiście jeden z wielu przypadków, natomiast jeżeli chodzi o medycynę, to tutaj medycyna temu panu nie dawała żadnych szans. Też pewnie obiło wam się to uszy, jak to jest trudne, prawda? Ten przypadek, jak jest trudny. Właściwie zerowe szanse. Ja sama w tej chwili na tej terapii prowadzę setki osób i muszę powiedzieć, że jest przekrój przeogromny, bo są to i malutkie dzieci, niektóre z nich nie potrafią nawet łykać, więc po prostu jest to wszystko wylewane im na śluzówkę i one to po prostu ssają. Mamy tutaj ludzi po udarach, mamy ludzi z chorobami też neurodegeneracyjnymi. No, autyzm też troszeczkę o to zakrawa, ale mówię tutaj głównie o chorobach typu Parkinson, Alzheimer. I ja sama mam tutaj taki pod Krakowem przypadek pana, który bardzo szybko, bo już dopiero w trzecim miesiącu tej terapii, a zmiany, jeżeli chodzi o zmiany, że tak powiem, świadomości, bo pan jest w wieku około 70 lat, zaczyna mieć przedbłyski świadomości. Jak trzyma łyżkę, słuchajcie, to on ją trzyma i je, pewnie, bo
przekazują mi to, te informacje oczywiście opiekunowie, natomiast kiedyś by wymagał karmienia, wymagał tego, żeby o niego o wiele bardziej zwrócić na niego uwagę, zadbać. W tym momencie, a jest to dość krótki czas, pan zaczyna być coraz bardziej samodzielny. Zobaczcie, jak to jest niezwykle ważne, żeby tak naprawdę, no nie chodzi tylko o to, żebyśmy żyli, nie wiem, 90-100 lat, ale żebyśmy żyli w zdrowiu, bo naturalnie człowiek może żyć w zdrowiu i to jest jak najbardziej mu pisane. Chciałbyś jeszcze powiedzieć parę zdań na tematy różnych przypadków, a wiem, że masz ich więcej, no to proszę. Dzień dobry, mam na imię Mariusz. Pochodzę od mamy i od taty. Słuchajcie, jestem z Kujawsko-Pomorskiego i przyjechałem do was tutaj pokazać się, gościć się i poznać fajnych ludzi. Efekty, które są, szanowni, w moim środowisku, są przeróżne i przeogromne. To tak ja nazywam, takie małe cuda, które zdarzają się codziennie. Jeden z takich przypadków to jest mój kolega, który od lat jest księgowym, czyli bardzo dobry fachowiec i tak dalej, ale nabawił się cukrzycy wcześniej, nabawił się otyłości wcześniej, nabawił się udaru, nabawił się zawału, no a parę lat temu dostał guza prostaty i stwierdzono nowotwór. Chemioterapia, radioterapia, tak? Jeszcze inne cuda, no i chłop poszedł do tego swojego kolegi, bo tam się w tym mieście nie jest ono za duże, znają, i mówi do swojego kolegi, słuchaj, no, co dalej robimy, bo jednak to się nie wycofało. Słuchaj, robimy zabieg. No to wycięli mu tego guza, ale słuchajcie, uszkodzili mu nerw mięśnia czwórgłowego, więc lewa noga robiła co chciała, tak? Facet był wykończony, no i poszedł znowuż do tego swojego kolegi, on mu daje, słuchaj, masz tutaj skierowanie do mojej koleżanki. No to się ucieszył, że będzie jakiś lepsze, będzie jakieś lepsze rozwiązanie, ale wiecie co dostał? Skierowanie do hospicjum. Przepraszam za wyrażenie, ale się chłop wkur tego pi, nie? I poszedł, opierdzielił ją. O, kura przez W. Opierdzielił ją, opierdzielił tego swojego kolegę i mówi, jak mam odchodzić, to będę siedział w domu. A za parę dni, słuchajcie, złożyło się tak, że jego koleżanka przyszła i pokazuje mu, słuchaj, mam coś dla ciebie, nie wiem, czy to będzie coś ci dawało, ale po prostu spróbuj. No i on powiedział, wiesz co, a daj. No i zaczęło się. W kwietniu 21 roku zaczął tą terapię, potem robił sobie tomograf, jakieś tam PETA, te komórki czy są, czy ich nie ma. Okazało się, że we wrześniu, jak robił to badanie, były. Ale jak zrobił je w listopadzie, pod koniec listopada, to ta pani doktor powiedziała do niego, wie pan co, trzeba zrobić jeszcze raz to badanie, bo coś nie wyszło, ale to trzeba zrobić z kontrastem, tak? No to, ale musi pan za to zapłacić. A on mówi, wie pani co, ja już tak świecę jak żarówka 100-watowa, to może być. Więc zrobił sobie to od razu i pani do niego, lekarz mówi, za 2 tygodnie będą wyniki, zadzwonimy do pana. Ale dzwonią za 3 dni, niech pan przyjeżdża. On przyjechał cały roztrzęsiony, słuchajcie, no bo jednak przeżycia to są ogromne. I co się wydarzyło, słuchajcie, pani mówi, wie pan co, ja wiedziałam już, że to za pierwszym razem taki wynik był. I co dalej? A mówi mu drugie zdanie, ale pan już nie ma tych komórek meta żadnych. No chłop się rozpłakał, słuchajcie, jak chłopy nie płaczą, tak tutaj się chłop rozpłakał. I to jest jeden z takich przypadków, do dzisiaj zgubił wiele kilogramów. Byliśmy razem na wycieczce w Malezji w zeszłym roku, słuchajcie, tam jest taka świątynia, gdzie jest 273 stopnie i w deszczu, w japonkach, w las i z las. Także ucieszony, że coraz lepiej mu to wszystko funkcjonuje w organizmie. Teraz wskakuje dosłownie prawie że biegiem, ale dobrym tempem na 4. piętro schodzi po wiele razy dziennie i ogarnia, jak to się mówi, samego siebie, wrócił do zawodu. Ale drugi przypadek, słuchajcie, drugi przypadek był już jeszcze bardziej ciekawy, bo dziewczynka urodziła się z zespołem Williamsa. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. Wiecie, co to jest zespół Williamsa? Pani wie, to jest ponad 20 genów brak, tak? Dziewczynka zawąskie miała wszystko. Zawąskie kanały łzowe,
układ pokarmowy, jelita, ważyła jak piórko, można było ją podnosić jedną ręką, jak kilogram cukru. Słuchajcie, przewracała się, dlatego że miała zrotowane bioderka. Dlaczego zrotowane bioderka? Bo miała napięcia mięśniowe, które spowodowały skrzywienie kręgosłupa w 70%, tak? Czy tam stopniach. Potem serduszko niewykształcone, woreczka żółciowego brak, nie mogła jeść normalnie pokarmów, bo albo je zwracała, albo miała rozwolnienie. Trudno było, żeby ta dziewczynka przytyła. Na początku dostawała 10 kapsułek pod język wyciskane, tak? I to trwało raptem, wyobraźcie sobie, tylko 2 tygodnie, gdzie jej układ pokarmowy na tyle się rozszerzył, że zaczęła jeść stałe posiłki i już nie zwracała. Po 2 miesiącach, słuchajcie, przytyła 2,5 kilo, gdzie przez rok czasu ona nie mogła nawet 10-20 dekagramów przytyć. Słuchajcie, serduszko, gdzie to serduszko, bo pracowało bardzo ciężko, bo miały przepływ krwi 20 gradientów, czy kradientów, jak to się tam mówi, to ktoś może fachowy będzie wiedział, ale zmniejszyło się do 9, do 10, tak jak u zdrowego człowieka. Do dzisiaj ona już przestaje się przewracać podczas schodzenia, bo jej odrotowano bioderka, ustawiono jej układ kostny, szyjny i piersiowy. Te napięcia się zmniejszyły, jelita zaczęły pracować, dziecku zaczęły rosnąć normalnie zęby w dół, wiecie o co chodzi, zęby w dół, żeby mogła wreszcie żyć, bo do przodu jej rosły. I to jest taki przypadek spektakularny, a u mnie, słuchajcie, ja z ciekawości pojechałem wielokrotnie do Azji, żeby zobaczyć, czy to jest fakt, czy to jest rzeczywiście coś takiego. No pomysł mają świetny i pomysł się świetnie realizuje, bo terapia jest do zażycia dla każdego, od małego do dużego. Od chłopca do faceta, od dziewczynki do dojrzałej kobiety, jest całkowicie bezpieczna, bez skutków ubocznych. Tylko trzeba się jednego wystrzegać, przeszczepu narządów żywych, tak? Bo wiadomo, że jest też odżywiany ten, powiedzmy, organ, czy serce, czy nerka, czy wątroba i zaczyna być kłopot. Natomiast u mnie, ja pozbyłem się, słuchajcie, w ciągu 2 miesięcy, pozbyłem się zachwiań równowagi, problemów z pamięcią. Po 3 miesiącach sprawy z hemoroidami odeszły w zapomnienie. Po 5 miesiącach mój układ kostny bardzo mocno się wzmocnił. Noga zaczęła mi lepiej funkcjonować, więc całe ciało zaczyna w pewnym procesie się pokazywać w coraz lepszej formie. No i tak można by było tu gadać, ale widzę, że Robert tu przychodzi i ręce już podkłada pod biodra, czyli on tu rządzi. Niech tak się stanie w takim razie. Oddaję mu głos. Ja dziękuję za uwagę. Nie wiem, czy Milena też. Dziękujemy za uwagę i jeśli chcielibyście więcej informacji, to również zapraszamy na stoisko. Dziękuję.